środowe popołudnie 15 marca odwiedziliśmy z kamerą lokalny oddział Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Dzisiaj mamy zamiar obchodzić Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn, bo nie wiem, czy wiecie Państwo, że od kilku lat panowie też zechcieli mieć swoje święto i na ten dzień wybrali sobie datę 10 marca. Także zbieżność tych dwóch dat, 8 i 10, pozwala, żebyśmy świętowali wspólnie. Tradycyjnie przewidziano na ten czas wiele atrakcji. Już tradycyjnie ciasteczko, kawa, herbata i miłe towarzystwo. A oprócz tego w miarę naszych możliwości trochę programów rozrywkowych w wykonaniu głównie artystów miejscowych. Atmosfera jak zawsze niezwykle przyjemna, a wszystko to możliwe dzięki stałemu wsparciu ze strony samorządu. No muszę powiedzieć, że tutaj pomoc samorządu miasta i gminy Siewierz jest ogromna. Od wielu lat już wspieramy finansowo Polski Związek Emerytów i Rencistów, tutaj oddział w Siewierzu, środkami finansowymi. To są znaczące środki. I w tym roku lokalni emeryci otrzymają oczekiwane środki. Na 2017 rok, bo już jesteśmy po konkursie, przyznaliśmy ponad 70 tysięcy złotych. To jest duża kwota. Myślę, że to jest jedna z największych kwot w województwie śląskim, które samorządy przeznaczają dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. I cieszę się, że takie środki przekazujemy, bo wiem, że one są dobrze wykorzystane, że poprawią zakres działalności koła w Siewierzu, poszczególnych kół, które funkcjonują na terenie miasta i gminy Siewierz, bo to nie tylko dla koła w Siewierzu, ale również dla koła w Brudzowicach, dla Wojkowic Kościelnych i myślę, że pozwoli im to uatrakcyjnić program działania. Jak są finanse, to można snuć plany na przyszłość. To dużo mamy planów, bo jak się zaczyna robić ciepło, to i planów jest dużo. Ruszają teraz sezon wczasów, bo my zwykle korzystamy z wczasów w tym sezonie takim niewakacyjnym, bo wtedy i taniej, i luźniej. Rusza cała masa wycieczek, spotkania z okazji Dnia Matki i Ojca w maju. Także będzie to taki dość burzliwy okres w tej chwili, aż do listopada włącznie. Obecnie koło jest na etapie zmian w zarządzie. Od ostatniego stycznia z funkcji przewodniczącej zrezygnowała pani Ingenia Kosteczka, bardzo długoletnia przewodnicząca, bo aż przez 23 lata założycielka tego koła, założycielka rejonu siewierskiego. Wszystko zostanie zrealizowane za jakiś czas. No jak to zwykle bywa, ktoś musiał tą szczelinę zapełnić, więc póki co do wyborów, które mają odbyć się w przyszłym roku, poprowadzę tą organizację ja, a potem to wyborcy zdecydują, kto będzie prowadził to dalej. Burmistrz zaproszony na ten Dzień Kobiet i Mężczyzn złożył także życzenia z tej okazji. Najważniejsze to zdrowia, przede wszystkim zdrowia, spełnienia wszelkich marzeń, realizacji tych wszystkich planów, które mają, ale przede wszystkim dużo zdrowia. Zatem i my życzymy zdrowia i siły, by korzystać z uroków życia, bo w gminie Siewierz jest na to ogromna szansa.